No, Sonia, zapraszam na śniadanko. Co ty na to? Chodź. Proszę bardzo. Tu jest twoje jajeczko, możesz zaczynać. Nawet beze mnie. Dzisiaj poranek z Sonią. Jemy sobie śniadanko. No i wpadłem na taki genialny pomysł, że skoro jest plus jeden, trzeba wykorzystać sytuację. Podjadę sobie gdzieś tam na łąkę, poszukam z wykrywaczem metali, a w międzyczasie najpierw podjadę na giełdę warzywną. Nazywa się to Pomorskie Centrum Hurtowe. Czasami udaje się nawet niektóre rzeczy zdobyć za darmo. Nie wiem, czy uda mi się jeszcze tam wjechać na tą giełdę, bo jest godzina 10, ale będę próbował. Zobaczymy, czy się uda. Zapraszam do oglądania. Zajadaj, zajadaj. Później ci owoce przywiozę. Jak się uda. A więc na dzisiaj plan jest taki, że najpierw giełda warzywna, później, o ile pogoda pozwoli i znajdę jakieś fajne miejsce w lesie, podjadę sobie z detektorem, zobaczę, może uda mi się cokolwiek znaleźć. Pieska słychać. Na klatce słychać psa. Się przestraszyła trochę. A jednak, widzisz. No szczeka piesek, szczeka. Mam się zaraz wychodzić. Kto tam nakruszył? Tam, tam właśnie. Będziesz sprzątać później po sobie? Halo. Tyle tutaj nakruszyłaś? A jajko nieruszone. Miałeś jajko jeść. No, trzeba przyspieszyć trochę kroku, bo zaraz mi giełdę zamkną. Jest dosyć późno. Kurczę, ale lód. Niby na plusie, ale strasznie ślisko. Buciki mi się ślizgają, zaraz te zęby wybiję. Po drodze jeszcze mam do oddania zdrapkę. O ile dobrze widzę, to wygrałem 20 zł, bo tu jest kwota niby 10, ale ją się mnoży razy 2. Ale czasami te zdrapki to jest taka mała niespodzianka. Idę, pokazuje mi tam 10 czy 20 zł, ona wypłaca więcej. No, już jestem na tej wspaniałej giełdzie. Wjechałem na ostatnią chwilę, bo pan powiedział, że tu już niewiele zostało sprzedawców i towaru. No ale zobaczcie, co się wyrzuca. No, wiadomo, że nie są to jakieś takie artykuły pierwszej świeżości. Ale dla Soni, zobaczcie, pojedyncze, już tyle wybrałem. Pojedyncze jakieś mandarynki można wybrać. No większość już jest zgniła, no bo to wiadomo, już poleżało za długo w chłodni po terminie. Ale myślę, że Sonia nie pogardzi. Czemu tego nie oddają do zoo, na przykład dla papug, czy tam dla innych zwierzaków? No, po umyciu będą dobre. Niektóre są po prostu tylko przybrudzone, a Sonia będzie zadowolona. Pytanie tylko, kto zje tyle tych mandarynek. To trzeba, wiecie, od razu, nie? Jak się teraz nie zje, to już później są do wyrzucenia. Zielone. Te widocznie jeszcze nie dojrzałe. Tak w Polsce się marnuje żywność. No dobra, chyba wystarczy mi tych mandarynek. Sonia jakby to zjadła, to chyba by pękła. Kurczę, no i co? Siadłem teraz, no tak, na mandarynkach zyskałem, ale o. Świeci się kontrolka na pompuj koła. Więc prawdopodobnie będzie kapeć. Jak to tu wygląda? To koło wygląda dobrze. To też wygląda w miarę ok. A tutaj? Nie wiem, czy to nie to. Jakaś dziurka mała jest. Może na początek dopompuję te koła gdzieś tutaj na stacji. Zobaczę, co będzie dalej. Będę obserwował jeszcze chwilę. Na tym Pomorskim Centrum zostanę. No, a później trzeba będzie jechać w kierunku stacji, żeby dopompować, ewentualnie znaleźć jakąś wulkanizację. Szkoda, że najczęściej mi się to dzieje w sobotę, kiedy oczywiście wszystkie wulkanizacje pozamykane, a te pomoce drogowe, to wiecie, ile to kosztuje. Przy okazji znalazłem jakieś
kiełki. Zobaczymy, czy Sonia to będzie jadła. Jeżeli tak, to fajnie, jeżeli nie, no trudno, pójdą do kosza. Widzę tu jeszcze inne rzeczy. Wezmę tylko sobie siapeczkę. Wiecie, jak to jest. Wygląda się jak śmieciarz, bo się grzebie w takich śmieciach. No ale po co mam jej kupować, skoro mogę kilka rzeczy wybrać, odkroić. Pomarańcze lekko nadgnite. Papryka. Wszystko tu jest, koperek. A wezmę trochę. Może do zupy się przyda, umyję się. Mama będzie wiedziała, co z tym zrobić. No i tak. Papryka, pomarańcza, kilka truskawek. Mam pietruszkę, koperek. No wiecie, to nie jest tak, że bierze się do zupy i wrzuca to wszystko. Ale można sporo wykroić z tego. I da się jeszcze zjeść. Kiedyś robiłem takie akcje, więc wiem, że da radę. Hal jest od metra. Z tego co wiem, to niektóre jeszcze pracują. Tam są artykuły spożywcze, takie przemysłowe. Najwięcej mandarynek. Wynika z tego, że chyba najszybciej się psują. Pomidorów udało się wybrać tylko tyle. No niektóre są nadgnite, ale papryka jedna jest, może jeszcze tam ze dwie dokupię. Trochę pomidorów. No i leczo będzie pycha. Łapska trochę zmarzły. Jak zwykle zapomniałem wziąć jakiś rękawic do przeszukania tych śmieci. No ale efekt jest. Zobaczcie. Dwa pory. No i całe wiadro różnych rzeczy. Od cytryny, papryka, pomidory, gruszki, limonki, pomelo. Wszystko jest. Mam nadzieję, że to wszystko, co wygrzebałem z tych śmietników, pokryje mi naprawę tego koła, bo tutaj mam wiadro 15-litrowe, całą siatkę tam mandarynek czy nektarynek, w bagażniku jeszcze skrzyneczkę. Także połów dzisiaj udany. No a przy okazji Soni się coś tam skapnie. No i część owoców zawiozę do rodziny, rozdzielę. Zawsze tam na zupę czy tak do przegryzienia coś będzie. Dobra, zmykam z tej giełdy. Na koniec namierzyłem jeszcze 3 takie fanty. No i do tego jakiś vegan mayo. Zabrałem. Jeżeli się nie przydadzą, na pewno pójdą do kosza. A jeżeli się przydadzą, to dobrze. Nie będziemy marnować żywności. Tyle mi wyszło owoców. Pomelo trochę się rozwalił, ale tam też tyle co trzeba, to się wykroi. No a z cytryny zrobię pewnie jakiś sok. Mam sporo cukru, więc da radę. No, na wyprawie nie miałem czasu, żeby podjechać z tą zdrabką moją. Więc podejdę teraz, zobaczymy, czy to będzie 10 zł, czy więcej, bo jak wiecie, z tymi zdrabkami to jest różnie. Dobra. Dziękuję uprzejmie, do widzenia. No i okej. Dwie dyszki są. Będzie dopłata do naprawy tego przebitego koła. Wczoraj udało mi się trochę uratować żywności przed zmarnowaniem. Część z tych owoców nastawiłem na sok. Na sok cytrynowo-mandarynkowy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że nie będzie zły. Nie zdążyłem już wczoraj wyskoczyć w teren. No ale dzisiaj się udało. Jestem w lesie. Wszystko takie trochę oblodzone, ale wydaje mi się, że raczej łopatę da radę wbić. Zresztą zaraz sprawdzę. Tak,
nie ma problemu. Najważniejsze to tylko się nie zgubić, bo jestem w szczerym polu. Jak tu nie znajdę samochodu, no to kaplica. Trzeba będzie parę kilometrów zasuwać z kapcia. Przeskakujący sygnał od minus 15 do plus 20. Coś tutaj. Co, będzie kapselek? Nie, będzie guzik. Czyli wiecie, co z tych dzisiejszych zawodów wyjdzie. Wygląda trochę tak gaciowato. Spróbuję to powiększyć. Chwilę wcześniej znalazłem kawałek ołowiu wędkarskiego. Nie wiem, co robił wędkarz w lesie. Być może łowił ryby. Moja wyprawa po złote runo chyba nie bardzo się udaje. Jeszcze teraz zaczął mi troszeczkę tu śnieżek popadywać. Na tym polu generalnie też lipa. Jakiś zatrzask od spodni tylko znalazłem. No i teraz taką chyba przemieloną przez maszynę łyżeczkę. Ale nic fajnego. Aluminiowa. Made in Poland. No, rewelacji dzisiaj jednak nie było. No tak przypuszczałem, ale wiedziałem, że nie ma co siedzieć w domu. Jeżeli jest jeden stopień na plusie, to można sobie gdzieś wyskoczyć. Wyciągając wczoraj te warzywa i owoce, zupełnie zapomniałem o jednej siatce. No i mała lipa się zrobiła. Kurczę. Teraz mi tu wsadzi papryką, koperkiem w samochodzie poszukiwania warzyw i owoców na targowisku wyszły mi znacznie lepiej. Myślę, że to będę musiał powtórzyć za tydzień. A na dzisiaj chyba to tyle. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego, przyjaciele. Cześć. Soczek z cytryn i z mandarynek już się robi. Tu obok mam przecier z pomidorów, który mama zrobiła. Też na pewno się przyda do jakiejś pomidorówki albo do leczo. Dwie fanty, które też wygrzebałem z tego śmietnika. One są kilka dni przeterminowane, ale skoro stały na mrozie, to myślę, że za wiele im się nie stało. Zresztą jedną już wypiłem i powiem szczerze, była bardzo dobra. Jak widać, żyję.